Wyobraźmy sobie tę urnę w najprostszy sposób i zapiszmy w środku liczbę kul. Mamy C kul czarnych i o 10 więcej kul białych, czyli C plus 10. Ponieważ my losujemy jedną kulę z tej urny, zatem zdarzeń elementarnych w omedze jest tyle, ile jest kul. To by oznaczało, że szukamy liczby 2 razy C plus 10. To jest liczba, którą mamy wskazać. I teraz jedno z dwojga. Albo będziemy analizować podane liczby, albo przyjmiemy, że nic nie znamy i rozwiążemy to zadanie, jakby było otwarte. Na początek proponuję przyjrzeć się tym podanym liczbom. Czyli rozpoczynamy od punktu A. Przyjmujemy, że 2 razy C plus 10 to jest 15. To by dawało 2 razy C równe 5 po odjęciu dziesiątki. No i już widać, że coś jest nie tak, bo dostaliśmy liczbę kul czarnych nienaturalną, nie całkowitą. Także ten przypadek od razu omijamy. Już wyciągamy wnioski, że to nie może być liczba nieparzysta, no ale na nieszczęście pozostałe liczby są parzyste. Idziemy do punktu B. Po odjęciu dziesiątki od dwudziestki dostaniemy 2 razy C równe 10. To daje C równe 5. Teraz wyznaczmy liczbę kul białych, to będzie 15. I prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej to jest liczba kul białych podzielona przez liczbę wszystkich kul. Po skróceniu przez 5 dostaniemy 3 czwarte, czyli coś, co jest podane w treści zadania. Czyli udało się od razu, w drugim podejściu, w drugim punkcie trafiliśmy na właściwą odpowiedź. W drugim rozwiązaniu oznaczmy przez A zdarzenie, że wylosowana kula jest biała i zauważmy, że moc tego zdarzenia to jest C plus 10. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zdarzenia A podzielona przez moc omegi. I my wiemy, że to jest 3 czwarte. Tutaj oczywiście nic nie można skrócić, ani dziesiątek, ani C. Mamy przecież dodawania. Także trzeba to równanie rozwiązać. Ono jest bardziej skomplikowane niż te równania z pierwszego rozwiązania. No ale tam w najgorszym przypadku mielibyśmy 3 równania do rozwiązania, a tutaj mamy tylko jedno. Także mnożymy to równanie stronami przez oba mianowniki, czyli popularnie mówiąc mnożymy na krzyż i teraz likwidujemy te nawiasy. To nam daje takie równanie i po prawej stronie dostaniemy 6c minus 4c, czyli 2c. Z kolei po lewej stronie dostaniemy 40 minus 30, co daje 10. Krótko mówiąc, 2c to jest 10, zatem c jest równe 5. Po podstawieniu tego c do wzoru na moc omegi, bo to nas interesuje, dostaniemy 20. Także potwierdzamy wynik z pierwszego rozwiązania.